Dzień dobry. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Krwojak i witam was po raz pierwszy w roku 2019. Pierwszy w ogóle w mojej całej działalności udało mi się od razu po takim pierwszym dniu, kiedy mogę nagrywać po nowym roku, udało mi się coś wrzucić. Moi drodzy, to jest taki odcinek dodatkowy mojego programu YouTube, bo jak wam wspomniałem na samym początku, będę chciał, żeby takie odcinki się co jakiś czas pojawiały. I te odcinki właśnie będą to różnorakiego podsumowania roku, być może rzadziej jakiegoś miesiąca, czy czegoś takiego. Ale chciałbym się skupić na roku ubiegłym, czyli na roku 2018 i porównać te statystyki do roku 2017, żebyście zobaczyli, jaka to jest kolosalna różnica, bo naprawdę ten rok 2018 dla mnie na YouTubie osobiście był bardzo, bardzo dobrym rokiem. Bardzo wam dziękuję za to, że z waszą pomocą udało mi się wbić liczbę 100 subskrypcji. Troszeczkę mnie to zastanawia, bo na chwilę obecną, kiedy ten materiał nagrywam, to tych subskrypcji mam 195, czyli niecałe pół roku zbliżamy się praktycznie do następnej stówy, a tamtą pierwszą stówę wbijałem przez całe moje 5 lat działalności na YouTubie, więc to jest dla mnie trochę dziwne. Ale bardzo wam serdecznie dziękuję za to wsparcie. Jeszcze chciałem wam, moi drodzy, powiedzieć, właściwie zaprosić was w komentarzach, żebyście napisali mi, za co lubicie moje filmy oraz co ja w tych moich filmach mógłbym poprawić, żeby mój kanał w tym nadchodzącym roku 2019 był jeszcze lepszy, żeby przyciągnąć jeszcze większą widownię oraz żeby się jeszcze lepiej rozwinąć, bo dla nas, youtuberów, słowo widza jest to skazem, znaczy życzenie widza jest to skazem, więc bardzo, bardzo bym was o to bardzo serdecznie prosił, żebyście mi napisali, co byście w tych moich filmach zmienili, a co wam się podoba i za co lubicie moje filmy oglądać i za co zostawiliście subskrypcję. Moi drodzy, przechodzimy do meritum. Zacznijmy, moi drodzy, od takich ogólnych statystyk z roku 2018. Tutaj już otworzę sobie może, jak to tu wygląda. O, moi drodzy, mamy tutaj czas oglądania w minutach. To jest 56487 minut. Czyli tutaj mamy takie przeliczenie, że 39 dni i 5 godzin. Mamy tutaj gwiazdkę, która mówi nam, że między 19 grudnia a 20 grudnia pojawił się błąd dotyczący wskaźników i dane z tego okresu mogą być nieprawidłowe. I teraz przejdźmy sobie do roku jeszcze bardziej ubiegłego, znaczy jeszcze nie mam 2017 po prostu. Kurde, pogubiłem się swojej własnej, wiecie. Nie wiem, jak to za bardzo nazwać. Tutaj mamy tak. Zobaczcie, że tu widać już naprawdę kolosalną różnicę. Zobaczcie, tylko 5 dni i 3 godziny, ale zobaczcie z kolei, że tu jest wzrost o 3%. Ponad, no 3% z hakiem w porównaniu z poprzednim okresem, czyli od 2 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Więc tutaj też widać ten postęp, jak on się tworzy, jak te moje filmy zaczęły być dla was atrakcyjniejsze. Teraz więcej czasu przy moich filmach spędzacie, więc to też jest dla mnie istotne, bo wiem, że ja się rozwijam, że idę do przodu. Bo naprawdę, moi drodzy, YouTube wymaga bardzo dużej cierpliwości. To nie jest tak, że od razu będę Izakiem, od razu będę Rojem, Rezim czy Blowkiem. To trzeba budować właśnie taką ciężką pracą i nie przestawać się rozwijać. A to dzięki wam jest bardzo możliwe, także bardzo wam serdecznie za to dziękuję. I cóż, moi drodzy, zajmijmy się drugą statystyką, czyli średnim czasem oglądania. No, możemy już sobie wziąć w sumie z 2017 roku, bo akurat mam otworzone. Mamy za 1 minutę i 48 sekund, to jest średni czas oglądania, plus 1% z hakiem,
porównaniu z rokiem 2016. A zobaczcie, jaka tu jest różnica w roku 2018. 3 minuty i 25 sekund, prawie 90% porównaniu to plus 89% więcej w porównaniu z tym poprzednim okresem, czyli z rokiem 2017. Tutaj jeszcze jest błąd, bo 2018 jest jeszcze jako rok bieżący. Podejrzewam, że od mojej perspektywy od jutra, zwłaszcza od dzisiaj, czy od 2 stycznia, i tu się przestawi. Tam tutaj na ogół tam mierzę, długi stycznia tutaj, więc tutaj też podejrzewam, że od jutra dopiero te statystyki, z mojej perspektywy od jutra, zwłaszcza od dzisiaj, te statystyki będą jakoś tak dokładniej mierzone. Także tutaj widać, że to świadczy o takim, jak już mówiłem, rozwoju moich materiałów, że one są dla was bardziej atrakcyjne, bardziej wam się podobają. I być może to świadczy o tym, że chcecie mnie, że ja zacząłem robić ciekawe filmy, że jeżeli oglądacie je coraz dłużej i coraz więcej, to te to znaczy, że ja też jakby staję się osobą taką ciekawą, taką, która ma coś do powiedzenia i która ma coś do przekazania w tych swoich filmach. Tak jak w wakacyjnych vlogach, jakieś ciekawe miejsca, nie tylko w wakacyjnych vlogach, ale też w takich vlogach w terenie też mam, też zawsze mam coś fajnego do przekazania, także bardzo serdecznie za to dziękuję. Jeszcze raz za wasze wsparcie. Teraz tak, mamy tutaj wyświetlenia i znowu mamy informację, że między 19 a 20 grudnia pojawił się błąd dotyczący wskaźników. Tych wyświetleń mamy 16523. Czyli podejrzewam, znaczy, jak się domyślam, są to wyświetlenia wszystkie, które udało mi się zdobyć w całym tym roku. W sumie nie domyślam się, jestem tego pewien, bo w sumie tak powiedziałem niepewnie, ale jestem pewien, że to są te wyświetlenia. Więc porównamy sobie tutaj z tym okresem. Zobaczcie, ledwie 4000, ale to i tak jest plus 2% w porównaniu z tym, co było w roku 2016, więc to też pokazuje, no, nie będę się powtarzał, ale to też pokazuje, jak bardzo rok 2016 był dla mnie udany. Z zarobkami się zajmujmy, bo to wowo pomsty do nieba po pierwsze, a po drugie YouTube tam robi jakieś cyrki związane z tym, że tam wiecie, że tam trzeba mi tam trzymać subskrypcji, tam wyłącza, potem bancza. Różne są cyrki z tym. Teraz przejdźmy do rzeczy najbardziej przyjemnych, czyli do takich ogólnych statystyk moich filmów. Czyli jak widzimy, łapki w górę, łapki w dół, komentarze, udostępnienia, filmy na playlistach oraz subskrypcje. Tutaj prezentuje się to następująco. Ocen pozytywnych łącznie w roku 2018 dostałem 484, ocen negatywnych zaledwie 82. Zawsze te oceny negatywne gdzieś są, ale to też tak daje do myślenia, wiecie, chociaż tak, wiecie, no każdy YouTuber ma tam jakieś łapki w dół. Czasami są one objawem hejtu, czasami faktycznie ukazują, że film się nie podoba, ale powiem też, że ja tak jakby do łapy w dół tak dużej wagi nie przykładam. 118 komentarzy, 246 udostępnień. A to ci mamy jakieś haczyki, tam o któreś tam dni te dane nie były mierzone. Filmy na playlistach 300. 300 filmów na playlistach. Oraz 114 subskrypcji mi w tym roku przybyło. Przepraszam. Więc to jest naprawdę statystyka, której no raczej powinienem się cieszyć. Tutaj filmów na playlistach to jest statystyka, która pokazuje wszystkie filmy, które ja mam łącznie na playlistach, ponieważ tych filmów ja mam 306 i faktycznie kilka filmów tamtej listy nie ma, więc to nie są filmy na playlistach, że 300 w tym roku, tylko że 300 w tym roku ogólnie na playlistach się znajdowało. Przejdźmy teraz do roku poprzedniego według YouTube'a, czyli 2017, choć wiemy, że to jest już nieprawda. Tutaj oceny pozytywne 130, oceny negatywne 73, komentarze zaledwie 44,
czyli mamy tutaj, widzimy spadek w porównaniu z tym, co było w 2016. Tutaj widzę, że no jeszcze subskrypcje, że to są jedyne spadki. Komentarzy 44, 181 udostępnień, tutaj zobaczcie ponad 160%, prawie 170% więcej. 221 filmów na playlistach oraz subskrypcji 7. Tutaj też widzimy, mamy to na minusie. Prawie 50%, no tak prawie, tak bardzo dużo prawie, bo to jednak 4%, ale jednak zobacz, przepraszam, ale jednak zobaczcie jaki ten rozwój mój podczas tego 2018 był udany, to właśnie cię pokazuje. To te statystyki to wszystko właśnie ukazują. Tutaj poniżej mamy filmy, które były przez was najchętniej oglądane w roku 2018. Na pierwszym miejscu był tryb dyżurnego z Train Driver. No Train Driver wszystko zajął, tutaj wszystkie czołowe lokaty. Potem mamy OMC 2 i Berlin Z, FIFA 19. To jest znowu Train Driver, tu FIFA Kariera. No i na tym koniec. Główne regiony. Polska to 100%, Czechy tylko 0,4%, Niemcy 0,1%, Stany Zjednoczone 0,0%. W sumie nie wiem, dlaczego się to tu znalazło, widać, że po prostu jakiś tam jednak bardzo niewielka część też mnie ogląda. Płeć, mężczyźni 100%, kobiety 0%. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale raczej wolałbym, żeby ten wskaźnik był mieszany. Źródła wizyt, no czyli to tam jakby skąd wy moje filmy oglądacie, czyli wyszukiwarka w YouTube najwięcej, wpisujecie jakąś tam nazwę mojego filmu czy mojego kanału i po prostu oglądacie proponowane filmy, czyli podejrzewam, że wam YouTube pod nos te moje filmy podstawia. Funkcje przeglądania tak do końca za bardzo nie orientuję się za to do końca, no i potem pozostało jakieś 16%. Miejsce oglądania, inne strony w YouTube, czyli te YouTube Gaming i tak dalej, strona kanału, strona odtwarzania filmu, czyli no wiadomo, jak macie film, wchodzicie sobie na niego i to jest strona odtwarzania filmu. Głosu nie będzie, ponieważ ja sobie wyłączyłem na potrzeby tego materiału. I umieszczony w innych wytynach i w aplikacjach, czyli powiedzmy na Facebooku, czy w jakichś tam youtuberci.pl, czy w takich innych rzeczach. No i strona kanału. Czyli tak podejrzewam, że to jest ten taki zwiastun kanału, co się pojawia czasami dla, no, znaczy nie czasami, tylko u mnie cały czas dla tych widzów, którzy mnie nie subskrybują. Tutaj przejdźmy do roku 2017, a prezentuje się to następująco. 10 najpopularniejszych, mnie to moje wyłączy, bo to jest tutaj te statystyki, tutaj praktycznie to wszystko, co żeśmy widzieli. Więc sobie możemy to sobie wyłączyć, bo mnie interesowały głównie te statystyki. Mamy tutaj tak, 10 najpopularniejszych filmów w roku 2017, a było to OMC 2, Wrok, Najwyższa Słownica, Manikę, Świąteczny Świat, OMC, Projekt Szczecin, Hearthstone, Karazan, Call of Duty, Kampania, odcinek pierwszy, Bitwa pod Verdun, Minecraft Święta oraz przedpremierowo FIFA 18. Te filmy w 2017 roku najchętniej były oglądane. Pierwsze 10 filmów, które były na moim kanale, mówię najchętniej. Tutaj troszeczkę są różnice w tych regionach. Zobaczmy, że tylko Polska ma 100%. Tutaj nawet nie mamy wszędzie indziej już ani ułamka procenta. A są to Polska, Niemcy, Dania i Stany Zjednoczone. Te wskaźniki tutaj się nie zmieniły. Mężczyźni 100%, kobiety 0%. Zobaczymy, co się... O, tutaj o 2% było mniej w stronach odtwarzania. Tutaj te statystyki. Źródła wizyty, wyszukiwajka w YouTube 28%, planowane filmy 24%, strony kanału 22%, pozostałe 26%. O, zobaczcie, to w ogóle jest strony kanału, a tu macie funkcję przeglądania. Czyli to podejrzewam, są jakieś, nie wiem, czy playlisty, czy coś innego. Miejsce odtwarzania, strona odtwarzania filmów YouTube prawie 100%, strona kanału w YouTube
101,3%, umieszczony w witrynach i aplikacjach 1,2% i inwestycjony w YouTube 0,6%. Tak się, moi drodzy, prezentują statystyki z 2018 i porównując też do tych statystyk w roku 2017. Bardzo wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Proszę mnie, pamiętajcie o tym, żeby mi napisać w komentarzach, co wam się w moich filmach podoba oraz co byście zmienili, ponieważ chcę się rozwijać jeszcze bardziej, jeszcze szybciej, bo to po pierwsze przyciągnie widownię, pomoże mi się rozwinąć, a rozwój sprawia, że jeszcze bardziej czerpię przyjemność z pasji, którą jest nagrywanie filmów, a ta pasja z kolei łączy inne pasje, czyli transport, różnorakiego gry komputerowe, czy moderajstwo, chociaż tego jeszcze na moim kanale nie było, ale YouTube na pewno otwiera drzwi na dzielenie się swoimi pasjami, a zarazem jest również jedną wielką pasją, którą powinno się naprawdę pielęgnować, bo to uczy ciężkiej, systematycznej pracy, która na pewno gdzieś tam jakieś wyniki w przeszłości na pewno będę osiągał i będę czerpał z tego satysfakcję, a wy mam nadzieję, że będziecie czerpać satysfakcję z tego, że jesteście moimi widzami. Jeszcze raz proszę was o te komentarze, jeszcze raz wszystkiego co najlepsze w nowym roku 2019. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wchodźcie na kanał Kolorowy na Instagrama. Wszystkie linki są w opisie do następnego materiału. I cóż, dziękuję za uwagę. Cześć.